odpalaliśmy telefony, że są wnoszone dokumenty z urzędu gminy i niszczone przez pracowników urzędu gminy i przez wójta. Więc przyjechaliśmy tu zobaczyć, co to się dokładnie dzieje. Akurat stoi samochód prywatny jednego z pracowników urzędu gminy, gdzie są w nim właśnie dokumenty. Znaczy, jeden samochód nie został właśnie niewypuszczony, a drugi samochód odjechał z dokumentami. Coś mają do ukrycia poważnego, że po nocy, wieczorem niszczą dokumenty i wywożą. Tutaj przewodniczący rady gminy był tak samo też z radnymi i wchodzili właśnie do urzędu gminy, gdzie właśnie oni dokładnie wiedzą sytuację, jak, co tam było, co dokładnie zostali. Jak dotarłem tutaj, to pan wójt już odjechał, a samochód innej osoby, pracownika, został na placu. No akurat jak ja doszedłem tutaj do gminy, to już było kilkadziesiąt osób z terenu gminy Mielce Podlaskie. No i ten samochód, szczerze mówiąc, został aż do dzisiejszego dnia rano, gdzie przyjechałem prawie na otwarcie urzędu gminy i poprosiłem pana skarbnika, żeby ze mną poszedł do pana właściciela tego samochodu, nie będę wymieniał nazwiska, to jest pan kierownik, i żeby te dokumenty zostały otwarte i żeby te dokumenty zostały zwrócone. Po negocjacjach rzeczywiście te dokumenty zostały zwrócone do urzędu gminy, sporządziliśmy protokół, to były dokumenty o różnorakiej działalności urzędu gminy i pan kierownik tłumaczył mi się, że miał polecenie od pana wójta w piątek, gdzie miał robić kserokopię dokumentów tych. Jak zapytałem się, po co kserokopia, skoro są dokumenty źródłowe, nie odpowiedział mi, dlaczego to miało być kserokopia robiona. Została powiadomiona policja, że no w związku z wyniesieniem tych dokumentów, które było widać w tym samochodzie, przyjechali razem z radnymi, weszli do gminy, znaleźli podobno jakieś tam dokumenty zniszczone. Nie wiadomo, co to było. No dzisiaj to, co widzieliśmy, to co wszyscy widzą. Czyli te dokumenty w samochodzie z teczkami pana, który wynosił, nie wiem, co tam było, prawda, czy to, co w środku, prawda, było, poszli do biura poselskiego PiS-u, tam siedzieli, później poprosili policję, żeby ich wyprowadziła, bo nazwali nas bandytami. W dniu wczorajszym po godzinie 20 komisariat policji w Międzyrzecu Podlaskim przyjął dwa telefoniczne zgłoszenia dotyczące wynoszenia dokumentów z Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim przez pracowników tego urzędu. W związku ze zgłoszeniami na miejsce zdarzenia dwukrotnie udawał się patrol policji. Policjanci w budynku Urzędu Gminy zastali jednego z jego pracowników. Mężczyzna oświadczył, że na polecenie swoich przełożonych porządkuje dokumentację urzędu. Policjanci nie stwierdzili, by mężczyzna ten wynosił dokumenty z urzędu. Następnie po godzinie 21 dyżurny Międzyrzeckiego Komisariatu przyjął kolejne zgłoszenie, które również dotyczyło wynoszenia dokumentów z Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Na miejsce ponownie udali się policjanci. Jednak urząd gminy był już zamknięty, a wewnątrz budynku nie zauważono nikogo. Natomiast po godzinie 23 do Międzyrzeckiego Komisariatu zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że chciałby złożyć zawiadomienie o przestępstwie polegające na wynoszeniu dokumentów z Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Ponieważ mężczyzna był nietrzeźwy, nie przyjęto od niego zawiadomienia o przestępstwie, lecz przeprowadzono z nim rozmowę. Mężczyzna poinformował, że na placu przy Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim zaparkowany jest samochód, wewnątrz którego znajdują się dokumenty. Mężczyzna nie był w stanie powiedzieć, jakiego rodzaju są to dokumenty. Na miejsce ponownie udali się policjanci, potwierdzili, że przy budynku urzędu zaparkowany jest samochód, a wewnątrz tego samochodu znajdują się pudełka z nieustaloną zawartością. Policjantom nie udało się nawiązać kontaktu z właścicielem tego pojazdu i nie udało się sprawdzić zawartości tych pudełek. W związku z wczorajszym zgłoszeniem Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi postępowanie sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z artykułu 276 Kodeksu Karnego, polegającego na ukrywaniu lub usuwaniu dokumentów przez osoby, które nie są uprawnione do wyłącznego rozporządzania tymi dokumentami. Dzień dobry. Telewizja Polska, czy pana wójta zostaliśmy? Nie ma pana. A gdzie pan wójt jest? Nieobecny jest w pracy. A dlaczego jest nieobecny w pracy? Nie jestem upoważniona do pracy. Ale jakiś konkretny powód musi być nieobecności pana wójta? Jest. Jaki to jest powód? Jest. Niestety nie mam.
No to czyli pana wójta nie ma w pracy, nie wykonuje obowiązków swoich? Nie ma w pracy. To nie wykonuje swoich obowiązków. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło dnia 15 grudnia. No jeszcze nie nastąpiło. No nastąpiło. No wie pan, to chyba związane jest z tym, że u nas referendum się udało w sprawie odwołania pana wójta przed końcem kadencji. No, można się domyśleć, że to chyba z tego powodu dokumenty zostały wywiezione. Nie wiem, czy one są jakieś niewłaściwe, czy są niepotrzebne, nie wiem. Ale uważam, że dokumenty wytworzone w Urzędzie Gminy powinny zostać. Nieważne, kto, czy kadencja jest kilkoletnia, czy kadencja się kończy, dokumenty są dokumentami i one muszą być na terenie gminy. No, okazało się, że nie wiem, po co miały być wyłożone.